Patrzcie, jak ładnie sobie stoją. Za ścianą. No i co, no i co? Nie wiem. To się później przyjął siły chyba. To mi przypomina, że ja muszę zmienić na brak runki na ten. Mateusz, powiedz mi, czy warto teraz zaczynać grę w Hotsa? Znaczy w Heroes of Hearthstone, przepraszam. Warto zaczynać. Ja ci czy jest sens? To warto! Nie no, jest sens, jest sens. Tylko, że no nie jest to gra, w którą się teraz prosto wchodzi. No, jestem pułap wejścia, kurde. Jednak nafarbić karp musisz trochę. Ostatnio mnie tu tak... Uderzy. Próbowałem gwinta za to. Jak chcesz pograć w karciankę, to na pewno spoko. Tylko musisz mieć na uwadze to, że... No, w tym momencie jak zaczyna, to musisz naprawdę... I wiedzą ona zrobić sporo i kart zebrać też sporo, żeby mieć tam jakieś sensowne deki, no bo jeden dek to można tam wyfarmić w ciągu, nie wiem, podejrzewam, że dwóch dni albo trzech. Taki jakiś budżetowy, ale jakbyś chciał mieć taki już high-endowy, no to już trzeba trochę więcej. Znaczy high-endowe w sumie liczby mnogiej. Które high-endowe. To znaczy to co mnie od Hearthstone'a odstraszyło, że wiesz, że to jest. Oczywiście wszystko można wyfarmić za sobie za. Albo zakupić? No, znaczy wszystko można grając wyfarmić, nie? Ale gdybyś chciał kupić te wszystkie karty, w sensie, wiesz, losując, nie? Czyli kupujesz deki i losujesz, to ilość kasy, jaką musiałbyś wydać, jest po prostu przepotworna, nie? To jest... No to prawda. Na tym to polega, no. No te wszystkie karty mają ten element. Też trzeba mieć wszystkich kart, nie? Ostatnio nawet liczyliśmy na streamie, to z tego najnowszego dodatku chyba też koło 30% kart jest grywalnych, czy nawet mniej. Nie wiem, czy 30 kart jest 135. To można z tego pyłu robić te karty, tak? Tak. Aha, czyli to jakieś można wykraftić jeszcze. No tak, tylko to też kosztuje, nie? Wszystko. Czas w sumie też, dużo czasu. Czy trzeba być cierpliwym mieć dużo czasu, tak? Bucie, pamiętacie, był ten dodatek, gdzie... jak to z tego Call of Cthulhu były... Jak on się nazywał? Whispers of the Old Gods? Tak. I pamiętam, że tam tych te najmocniejsze karty się po prostu dostawało, nie? No. Jedną, na początku dostaje... To się tylko Katuna dostawało, tylko dlatego, że tam, nie wiem, było 10 kart od Katuna. I oni doszli do wniosku, że dadzą tego Katuna, żeby nie było takiej sytuacji, że komuś drobią te karty pod niego, a nie ma jego. Ale teraz na przykład w tym dodatku, to który będzie, dostajesz tak, legendę za zrobienie jakiegoś tam prologu, w pierwszych 10 pakietach legendę, parę pakietów na start też, więc też jest tak, że wiesz, wychodzi dodatek i nic nie dostajesz, nie? A coś tam dostaniesz, tylko że zebranie tam wszystkich tych kart, które są potrzebne, no już nie wymaga coś tam, tylko całkiem sporo. No nie wiem. Tak w ogóle wydropił mi legendarny miecz. No to nie jakiego kodu. Kod zaczął ci działać, co? O kurde, 0,3% do DPS-u, ale to broń jednoręczna, dawać ją. Raz i jeszcze sprawdzę rzecz. Albo sobie nie sprawdzę. A, to sprawdzę tak. O kurde, jakiś koleś się tu rozdzielił. O Jezu, ja tam widzę. Nie, to zaraz wybuchnie mi w twarz, kto to zrobił, kurde, jestem w środku. Przepraszam, no akurat. Nie, uciekaj, Pawle! Jezus, pełno jakichś robali, kurde, między nogami. Trzeba zacisnąć pośladem mocno teraz. Co oni się tak mnożą, kurde? No, mam a bo tu jest jeden boss gdzieś w którymś miejscu. Z tyłu ktoś jest. A tu jest dwóch nawet gości, powiem ci. No. Bo było właściwie. No. O, eksplozja, uwaga. A. O Jezu, jakie wybuchy. No jak tam po prostu tu zaraz dostanę jakieś epilepsy tutaj. Ale to fajnie zrobili Zonera. Fajnie zrobili. Bullet Wonder. Elegancko. No, eksplozja zwłok, taka konkretna. Ona chyba jest najlepsza. Ja sobie wziąłem teraz ożywianie tych zwłok, bo to też jest okej, ale...
Zoom kamery. Coś tam było widać. Nowa kosiarka. Nie. Goblin. Goblin na pewno. Goblin? A, jest. No, jest. O, dostałem zielone dildo. Wow. Legendarne. Ale jest goblin, rzeczywiście, czekam. Jest, jest. Opsa. O, kosa dwuręczna, idę po nią, kurde, chodźcie. Chodź tu. Weźmy tę krainę umarłych, to też jest spoko, w sumie. Podtrzymanie w sumie esencji. Chodź ty, kolego, co to jest? Co to jest? Uuu, dwuręczna na dodatek, co to jest? Legendę jakąś znalazłeś? No. Ej, ja też mam. Multirus Petrified Spike, Bone Spear now costs essence and deals. Uuu, shit, boy. Znowu mi się nie wyświetliła. Bone Spear. Już. No, ktoś idzie do miasta, ktoś idzie? Ja jeszcze bossa zabijam. Bossa? Gdzie? W środku. Na środku. Fajne. Dobra, to zmieniamy teraz na Bone Spear, będziemy cisnąć. No to ładnie. Nie powiem, ładna. Klej mi mam niepowtarzalną okazję dla ciebie, znaczy propozycję. Wiesz co? Oddaj mi tą broń. Proszę? Ja słucham dalej, Mati. Wracamy do miasta na chwilę. Tak. No, można by. Piwo, jak się spotkamy. No, powiem ci, że czekał na mnie trzy w domu, także czekam na lepszą ofertę. Cztery. Powiem ci słabo trochę, Mati. Oj. Tak. Co myśmy tu chcieli? Nie, fajne. O, szmok, rozwaliłem sobie. Tak, te szkielety mi nie działają za dobrze. Ta nowa śmierci też mi się nie podoba. Nie polecam osobiście, używałem tej nowej, to umarłem 5 razy. No. Ale coś wykraftuję. Co to jest kraina umarłych? No. Rzucasz? O, chyba esencję dajesz. Ja wiem, już zapałem. No, całkiem spoko. Dobra. Chyba sobie zrobię tę włócznię kości. Arcymistrzowskie mankiety. Aha. Tego. Okej. Na piersi, na ramy. Tu sobie wstawimy. A co się robicie z klątwami? Ja używam słabości. No, na razie zrezygnowałem z klątwy. My mamy te same, więc... Kurde, nie mogę zmienić umiejętności, która jest na cooldownie. Halo? To mnie smuci. Może to sobie odpuszczę. Tyrion! Okej. A, teraz posprzedawać jeszcze te towary. O, zrobiłem część. Sezonowe klejnocenie. Osadź 5 klejnotów w swoich przedmiotach. Aha. O, okej. Okay. Stępy sezonowe. To jest jakiś achievement sezonowy? No to w tych postępach sezonowych co mamy zrobić? Ten chyba pierwszy rozdział mamy cały zrobić? Jest tam u góry taka mała ikonka. Jak pisze udręka 1, twój level, to tam po lewej. Palić. A no takie rzeczy. Takie rzeczy. No dobrze. No to powiedz mi jeszcze raz, mój level, coś tam po lewej pisze? Na samej górze po prawej, nie po lewej. Po prawej. A. Jak pisze ci udręka 1 z tej trudności, to masz takie ikonki. Tam pisze rozdział i sobie w to kliknij. No. Ja mam 0 na 9, to taki. To się tam później dostaje set na 70 levelu. Tak to mam zabić Goma, Adrię, 50 Mati, level bić. Mati, mam dobrego deala z tą kosą. No. Ma tu mi jeden z widzów, stary, podał sobie bardzo dobry pomysł. Mianowicie, konto z HS-a za tą kosę, co ty na to?
Dorzuć jeszcze swoją duszę, dom, samochód, kobietę i siebie na 10 lat jako niewolnika i możemy podpisywać kontrakt. Perfekcyjny deal, stary, no. No właśnie tak myślę, nie? A może po prostu kosa i piwko? Kosa za piwko, kurde, może być. No, no. Dałbym ci, ale jak nie, dobrze, możemy... Jak nie, widzę, nie, jak nie, widzę... Tak, no. Ja robię przecież. Ja widzę, jak widzę, jak będę mężo teraz zadawał, to... Trzymaj ją, bo przecież ten... To i tak jest item na pół godziny. Muszę. Chyba ty! Tego. Chyba ty jesteś na pół godziny! Tak, no ja nie. Jestem ten sezonowy. Ja znowu zaspałem. To będzie wyzwanie. No, zobaczmy to. Wow. Dobra, zobaczmy to. Genialne. O, shit. No, widzę, że ktoś chyba padł. No, ja wiesz co, źle trafiłem z teleportem. Wow, wow. Okej, okay, wstałeś. No tak. No. Nie pokazuje w sumie, ile zadaje damage'a z tego. Dobrze. Okej, okay, 97 tysięcy, to jest chyba dużo. Na białym czy na żółtym? No, zaraz ci powiem. Na żółtym. 97, tak? 94, no. Teraz. Czekaj, jak zobaczę, ile moja zadaje, to ci powiem. No, moja zadaje 9900, więc... Chyba dobrze. Chyba jest różnica, tylko ja mam jednoręczną. Bo... No, żółto to zrozumiem critical to był, nie? Czy co? Tak. Nie. Halo, runo się. Nie panowie ciśnimy do końca tą fabułę, czy...? Cześć, co? Czemu nie? Mówię, słabe obrażenia ta włócznia z kości zadaje w porównaniu do mojego wysysania krwi, które dużo jest mocniejsze. Tylko pamiętaj, Rocky, że wysysanie krwi działa na jeden target, a włócznia z kości przebija mimo wszystko i zadaje kilku. A, no teraz miałem taką eksplodującą, wiesz? A, no, wiecie co? Ja zmienię sobie runę. Zmienię sobie. Zobaczmy, ile z tego zadaje. Czy ci magowie jakoś mi tak już nie pasują? Na coś innego. To się odblokowuje dla wszystkich, czy nie? Ach, dobra. To moglibyśmy wybrać zamiast tego. Dobra, ta włócznia z kości zadaje 100. 89 tysięcy, więc chyba dobrze. Ja pierdziałem. Już się z kości? Aż no, spróbuję. Z tą kosą, którą mam, wiesz, no... no. Znaczy no, bo ale... No, moja legenda to powoduje, że ona jest taka mocna, nie wiem, 450 prawie. Bojmy, coś innego. Większone damage jest, nie? A, te zęby są całkiem fajne. Zęby. A co zęby, czekaj się. No, to jest tak... Teratuję przez wszystkich wrogów. Nie fajne to działa. O, to może być okej. Okay. O, może być dobre, nie? Biegam, zwiedzam, pałaszuję. Teleport? Włócznią z kości ty patruję. Masakruję. Masakruję. Uuu, no to wam powiem, że ta włócznia z kości to jak teraz Army of Dead trochę mnie. Dobrze Serio? Jest. No. A którą wziąłeś, te zęby? No, teraz zęby próbuję, wiesz? Gdzieś nie jestem przesadnie zachwycony nimi, ale... Jest 9, no to jesteśmy na... Aha! Pół metku, tak? Prawie? Tak. Ponad? Właściwie będzie dość... No, przy 60 levelu będzie to... wolniejszy, nie? A nie wiem, no. Będę nagrać teraz. Ja cię kręcę, masakra to jest jakaś. Ja sobie wziąłem te zęby i tą aurę, która zwłoki przerabia na surowiec. I on stop się tymi zębami tłucze. No fajnie to jest. Jak to się nazywa, Roki?
Ta umiejętność, już nie mówię, to jest pochłonięcie. To jest pasywność? Pasywność, czy jak to jest? Tak, tak, to, znaczy to jest aura, nie? Pochłonięcie z znaczy, aurą. To jest przekleństwo, aura. Które... Aha. Nie, co to jest, kuźwa? Aha, to jest to przy... Nie wiem, jak tam, gdzie jest zwykły zwłok. No, 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 to jest ta kategoria. Czekaj, Corpse Explosion. To się Devour nazywa, tak? Tak, tak, tak. Tak, tak. I wybierasz sobie aurę, no. Wybieram sobie aurę. Moja moc wzrosła. Additionally consumes your minions for 10 essence... Nie ten run. Devouring Aura? Kurde, tak, 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 tak. Tutaj taki mały problem. O, yeah. O, jest, dobra. Przed Butcherem. Te trzy elity? No tak, biegają, girają. Myślałem, że to się no, to teraz, że ktoś ma dipsa. Ile wy macie DPS-a w ogóle teraz? Kurde, zaraz ci powiem. Ja mam... Zmienia sobie tylko w ucznia? 1500. O matko. Ja mam 2000. No, już miałem dawno, nie zmieniałem przedmiotów, więc... A co kurde? I sałatkę. Sałaty, pomidora, ogórka, pieprzu i jakiejś innej trawy. Jedzenie masz? Kurde. Mam. Tobie też coś dorwać zaraz. Kobieta mnie dokarmia, żeby mnie skuta no bardzo tak. Przy kąpie. Masz ten feature. To może być ciekawe. O, czemu mnie z cuki nic nie przyciągnął? Gin. Wydźgam dupę, ale jakoś nie idzie. Chyba, że w kocie jesteś taki słaby, kolego. Ty flame it, tam rób tego DPS-a tą potem. Robię, chłopie! Robię! Kosa! Wali się podłoga, spiłem, podłoga to lawa. Fajnie też kiedy wyglądają, jak go otoczyły. Ale teleport. Wiecie, że on ma 8 439 245 życia? Tylko? No. Nie, wyłączyłem sobie te wszystkie liczniki. Zróbmy sobie przerwę 5-minutową potem, co? Okay, dobrze. Bo mi tu zaczyna śmierdzieć tutaj w pokoju, nie wiem co. Kop może ci smażyć. Tak, no właśnie się zastanawiasz. Ja myślę, że się przypalił, ale tak. Przypalające się koty tak śmierdzą trochę. Nie wiem czy to ja, czy... Mięso są dobre. Mięso ludzi lepsze. Ogin. Jęki. Ta klątwa na boku. Uuu, miecz. Legendarny. O, i na ramienniki legendarne. O, miło. O, tak. Podnie legendarne. Mm. O, nic legendarnego. No, Kurde, ale to jednoręczny. To możesz mi dać roki. Ale kurde, ze slocikiem. Exarion. To jest mocne. Ale ramienniki ładne. Opaki tyralela ten zabijają. A co to tak śmierdzi? Trzeba zrobić rekonesans. Lejmi, ja ci mówię, tak się dzieje, jak się nie myjesz za długo. Oj. Kurde, ja tu się poszukuję, ja zaraz umrę. Ty tam się bijesz dalej? Komputer mi się zaraz zjadł, what the hell? Co to da? Co to jest? Odejdź kot! Nie ma tam pokoju. Komputer ci się jara? Shit. Ja pierdzielę, żółta broń jest lepsza od tej legendarki, co mi dropnęła, no nie wierzę. Ale to jest plus 200 za punktów życia za zabicie. Uff. A. Udało się. Czekaj, niech ja to sprawdzę. 2300? Kurde. Dobra panowie, ja zrobię sobie chwilę też przerwy. Tak. 3 minuty, nie? 2800. Coś czegoś tutaj nie zajarzyłem przy tej broni, bo ona jest słaba niestety. O, szul. Melon. Ale czemu miałby ci się zjarać? Co się dzieje? Ale serio, kurde, jara mu się ten komp? Lecimy do aktu drugiego. Gdzie? Ja nie wiem, co się dzieje. No, coś mi się tam pali, ja nie wiem. Mi się tak komp przegrzał? Niesamowicie. No i przyznam, jest zajebiście gorąco tutaj też u mnie.
O Jezu, wreszcie mogę się do widzów odwrócić. Powinienem też pójść do żony. I przepraszam cię na kolanach, ale... Już zostawiasz to na później? Się boję trochę. Okej, ja za chwilkę przyjdę. Tak jest, kojarzę starego widza Szejka. Cześć Szejku. Widzę wszystkich. Poznaję jakichś takich... Widział w nich to, co chciał. Deckard poświęcił się, aby chronić ten świat. Trzeba dokończyć dzieło. A co ty wiesz o poświęceniu? Jestem, dobra. Jesteś się? Tak, jesteśmy. Ja tutaj jeszcze sobie... A co ci się stało? Wiesz co? Dobre pytanie. Komputer mi się tak zgrzał, że... Wziąłem sobie już wentylator pod spód. Zainstalowałem, także jest w miarę okej już. Tak jest. Wężone powietrze plus wentylator. Teraz ja się ochłodzę drobnikę. Bardzo dobrze Szymczak się bawi. Ja piekielnie lubię ten tak sobie popykać w Diablo od czasu do czasu dla relaksu. Idź ją przeproś, na pewno będzie wyrozumiała. Chyba mojej żony nie znasz, to musi minąć trochę czasu, żeby ona była wyrozumiała. Nie masz prawa mnie osądzać. A jeszcze dodatkowo jest w 5. miesiącu ciąży, więc jej charakter też bardzo się potrafi zmienić w ciągu 5 minut. Gratulacje, stary! O co myślałeś? No kurde, to teraz oficjalnie? Ja po prostu jestem nie w temacie. Nie, no to już pomówiłem, parę razy mi się wyrywało, tak? Nie? No. No to gratulation, stary, no to kurde, ładnie, widziałem. No, córa. Co ty gadasz? Co, masz jakieś imię, czy nie? Ola, będzie najprawdopodobniej. No to ładnie. Jak się na przygotowujesz na to? Czy już... to jest taki wiek, że chyba raczej... Nie, znaczy to różnica wieku będzie mieć, ale trzeba go na pewno przygotować, bo będziemy mieli stanowczo mniej czasu dla niego, nie? A myślę, że go trzeba wciągnąć w te obowiązki takie. Trochę ten rodzicielskie. Mhm. Żeby tam się... opiekuńczy u niego instynkt. Tak ludzie mi gratulują, jakby ja to parę razy gdzieś tam opowiadałem. Znaczy nie opowiadałem, tylko tak rzuciłem takim hasłem, nie? Mhm. Wiem, stary, kurde, naprawdę. To masakra, dziewczyny. No, ktoś pisze, że masakra, tak dziewczynka, chłopiec, tak to ma sens. Tak rok gada o tym, że jest stary i w ogóle, że ma brodę, siwieje, musieje czy coś tam, a tu widzicie, ślepakami nie strzela, kurczę, i ma ostre jeszcze. Stary, kurde. Ale muszę... Facet, no. Ja ci się kręcę, to mnie zaskoczyłeś, naprawdę. No, ale muszę trochę ten zrzucić wagi, żeby się z tym dzieckiem bawić, bo kurde, jestem przez to siedzenie przy kompie, to nawet nie tyle waga jest problemem, co... przez to zasiedzenie, że się nie ruszam w ogóle. No, nie, to jest racja, wiesz, kurczę, ja pamiętam, że jak siedziałem przed domem, cały czas coś przed komputerem robiłem. Kurde, miałem, później w kompleksy powpadałem, wiesz, nie streamowałem z kamerą i tak dalej, później, wiesz, wziąłem się do roboty, kurde, poruszałem się trochę, takie regularne chodzenie, ćwiczenie czy coś, to chłopie, teraz wyglądam jak niebo i ziemia, nie? Poważnie? No chłopie, kurczę. No aż wejdę na streama, to co się stało, że to rzeczywiście tak... Teraz wejdzie i mówię, stary, ja tu nie widzę różnicy, nie? Ale nie no, stary, 16 kilo stracić, no to jest jednak, wiesz, nie? No kurde, no moje gratulacje. No dobra, czekaj, jak już wchodzisz, to się rozbiorę, nie? Co robimy, bo film oglądam? Ale właśnie się rozbieram dla Flamingo. To oglądamy? Wiesz, że rozbieram się dla Roka, nie? Bo się spytał. Nie, widać po tobie, kurde, stary. Bardzo dobrze, no. Ja nie mogę sobie znaleźć, ja mam taki problem, że ja nie mogę, ja, wiesz, pobiegałbym, ale nie mogę biegać, bo mam problem, jedyny problem zdrowotny to mam z zastawkami żył w łydkach. To znaczy, kiedy to biegam... Stary, kombinuj już teraz z tym od razu, mój ojciec ma teraz... Ale nic, z tym się nic nie da zrobić. Jak to nie? No mówię ci, że to... u mnie problem polega na tym, że wiesz, że krew pompuje się do mięśnia, nie? No. Bez problemów, ale z mięśnia nie wraca do żył. No. I mi no, wiesz... To nie jest przecież przetykanie tego. Ale to nie jest przetykanie, to są takie zastawki, które mają blokować dopływ krwi, jeżeli ono jest przepełnione. Aha, i to mi ciśnienie krwi jest za duże i mi wpycha tą krew, cały czas pompuje mi do łydek, nie? Mhm. I nie jestem w stanie, wiesz, jestem w stanie przebiec 100 metrów,
I potem nogi mnie zaczynają tak boleć strasznie, więc nawet, wiesz, muszę sobie jakiś inny sposób na kardio znaleźć. Ale wydaje mi się, że to jest kwestia wagi, że jakbym trochę stracił kilogramów, to by byłoby łatwiej. Tylko nie wiem co tutaj robić, żeby, kurde... Może baseny, nie wiem. Wiesz, no, ja też próbowałem baseny, dobrze pływać nie potrafię, ale jednak, wiesz, działałem, tam też jakieś kardio masz, nie? Tym bardziej, masz jeszcze opór, który... Rower niestety, mi proponują ludzie rower. Rower też powoduje dokładnie ten sam efekt, że mi ten... Nie lubisz biegać? Nie, no lubię biegać, tylko mam taki problem zdrowotny, który mi uniemożliwia bieganie. Aha. No. Albo wiosełka takie. Ja to ci mówię, nie wiem, wydaje mi się, że możesz sobie odciążyć nogi na pewno w basenie, nie? Nie wiem, czy to jest, tam będzie problem. Nie, w basenie nie mam problemu z tym. No, to wiesz, no, pochodzisz tylko regularność, nie? To jest najważniejsze, czy to w ćwiczeniach, czy w jedzeniu, nie? Ja mam ten problem, że gdybym ja teraz jeszcze dobrze, nie? A nie odżywiam się zbyt w porządku, to chłopie bym teraz jak Adonis wyglądał, nie? Prawda, Adonis nie miał takiego czoła jak ja, ale... Adonis? Nie, no, ja bym sobie, wiosła bym sobie najchętniej skombinował, postawił gdzieś koło telewizora, bym sobie mógł, wiesz, oglądać i ćwiczyć jednocześnie, nie? Wytryk mi tu pisze, że pływanie w basenie to jak ćwiczenia w próżni, czyli najlepsze. No, to prawda. No. Też odsysanie. Liposukcja to jest odsysanie tłuszczu, nie? Tylko, no, co ty mi, liposukcji od razu?